Ola Kozlek, jest ze mną Tomek Sarara. Dzień dobry, siemanko. Tomek, wchodzisz na zastępstwo, dowiadujesz się o tej walce stosunkowo, no, w chyba najkrótszym czasie, jakim mogłeś. Jak ty się czujesz? Na ile procent jesteś przygotowany? Nie wiem, ciężko mi tak oszacować na ile procent. Powiedzmy sobie, że nawet jak ja nie trenuję, to nie ma czegoś takiego, żebym po prostu nie trenował. Po prostu spada intensywność i czy ja trenuję, czy nie trenuję, to nawet jak nie trenuję, podkreślam, to i tak ja co tydzień robię co najmniej 10 rund fighterskich, sparingowych, także gdzieś taka przyzwoita forma musi być, bo powiedzmy sobie ze względu na PESEL, żeby też później próbować wykształcać się na wyższy poziom, to ten stable musi być zachowany i czuję się dobrze, w ogóle czuję się też bez presji psychicznej, więc ogólnie czuję się zajebiście. Rozmawiałam po konferencji z Dawidem Załęckim i on powiedział, że przez to, że dowiedział się właśnie o tej walce, no w ostatniej chwili, to całe przygotowania poświęcił na to, żeby przygotowywać się na Mańkuta. Ty i jeden trening zrobił taki pod ciebie. Myślisz, że... Myślisz, że jakby to może być na twoją przewagę? Że przez to, że on się nie przygotowywał właśnie stricte na ciebie, to znajdziesz tam gdzieś drogę do niego? Jeśli mówimy o tym, że się Dawid zaczął przygotowywać pod nie tego rywala, to co ja mam powiedzieć, który się w ogóle nie przygotowywał? A jeśli ma być to dla niego taki problem, to ja mogę nawet wyjść z Mańkuta i to sobie poradzę. Czyli ty jesteś obustronny? No ja w ogóle się w życiu urodziłem jako Mańkut. Już się dowiedziałem o tym w 30 roku życia i było za późno, żeby się przestawiać, ale powiedzmy, że ja czuję dobrze dwie pozycje i niewykluczone, że pewnie będę coś tam czarował, zmieniał. Jak chodzi o te ostatnie dni, to jak one wyglądały? Ty się dowiedziałeś, przyjechałeś tutaj od razu, bo ciebie nie było... Nie mieliście stricte ani żadnego panelu, ani nic i z tobą w sumie można porozmawiać dopiero teraz. Tak, wiesz co, dowiedziałem się w środę rano i w środę właściwie była konferencja i ja na tą konferencję przybyłem, ale nie brałem udziału aktywnie w tym panelu dyskusyjnym. Po prostu zostałem przestawiony, więc przyjechałem tak naprawdę 400 km z Krakowa, wróciłem 400 z powrotem na w cudzysłowie głupie 3 minuty, żeby po prostu zostać przestawionym, ale to były bardzo ważne 3 minuty, więc po prostu przyjechałem, zrobiłem co miałem zrobić, wróciłem do Krakowa. Tak naprawdę ostatnie kilka dni to spędziłem w samochodzie na podróżach. Ale spokojnie, potrzebuję troszeczkę wypocząć, złapać trochę świeżości i bierze mi się za robotę. Czy ty w ogóle brałeś kiedyś pod uwagę walkę właśnie z Crazy? Nie, właściwie nie. Gdzieś tam nie było nigdy nawet w propozycji, w domyśle, w jakichś planach tego, żebyśmy się gdzieś tam przecięli. Bardziej chyba gdzieś tam ktoś mi proponował i bardziej na celowniku miał być Denis Labryga, czyli ostatni oponent Dawida, no ale padło na Dawida. No właśnie, co myślisz o tej walce Denisa Labrygi z Kamilem Mindą? No właśnie, ja się zastanawiam, oni walczą w K1 czy w MMA? Czy razem się zastanawiamy? Mi się wydaje, że w K1. No właśnie, bo w K1 na widzenie... Bo chyba było, że Denis się przestraszył MMA, Kamila w MMA. I niejako nie dziwię, więc kiedy ja udzielam odpowiedzi na to pytanie, to uważam, że w K1 zdecydowanym faworytem jest Denis Labryga. Gdyby to była walka w MMA, to zdecydowanym faworytem byłby wtedy Kamil Minda. Ale jeśli to jest K1, to mamy raczej Labryga. A jakbyś ty się miał zmierzyć teraz z Denisem, to co? Wygrałbyś? No jasne, że tak. No wiadomo, że tak. Teraz. Właśnie powiedzmy tak, no teraz, dzisiaj czy jutro, kiedy jestem bez obozu przygotowawczego, to nadal uważam, że wygrał, ale wolałbym się do tego przygotować. Teraz w sumie, jak widzę w tej federacji, jest coraz więcej osób stricte sportowych. Jak ty się cieszysz, że tak to jest i że jakby bardziej... Część panelu jest bardziej właśnie z takim szacunkiem, jest taka spokojniejsza bez jakichś takich wyzwisk i wszystkiego. Ty się w ogóle czujesz dobrze, czy ty też lubisz sobie tam poddymić? Kurczę, nawet jeśli lubię poddymić, to lubię to zrobić tak, żeby to wiedziało jakieś wąskie grono osób, a nie musi wiedzieć o tym cała Polska, jak to jest taki popularny mem z internetu, że dopóki nie było internetu, to tylko rodzina wiedziała, żeś debil. A teraz tak naprawdę, kiedy ludzie zaczynają się wygłupiać, to niektórzy to biorą to z dystansem, niektórzy to biorą na poważnie. Więc ja osobiście wolę, żeby były dwie osobne platformy. Jeśli jest platforma free fightowa i ludzie lubią takie rzeczy, potrzebują takich rzeczy, to je mają to na miejscu. Ale brakuje chyba takiej organizacji sportowej, gdzie by tak naprawdę sportowcy bez jakiegoś skakania sobie do gardeł mogli zarabiać uczciwe pieniądze i walczyć na wysokim poziomie sportowym. Jak patrzymy na dwa ostatnie starcia na karcie walk, to tam nastąpił taki w sumie jakiś przeskok, że zamiast konfliktu stricte właśnie Denisa z Kamilem, to jest Denis. Czy według ciebie to jest fajne, że jakby ten... to cała taka kontrowersja wokół jednej walki przeszła na drugą? Przerwę ci, bo nieważne jaka będzie twoja druga część pytania, ja i tak mam jednoznaczną odpowiedź. Nie uważam, że to było fajne, nie? Ja jestem za tym, żeby bardziej sobie dawać szacunek. Ja walczę z drugim Załęckim, z Dawidem, z tatą i nie wiem, no za każdym razem przebijamy pionę, nie skaczemy sobie do gardła, okazujemy sobie szacunek i zdecydowanie bardziej wolę, żeby takie wartości były prezentowane niż skakanie sobie do gardła, ale to nie moje zło, nie moje małpy.
I jeszcze takie ostatnie pytanie. Jesteś teraz tutaj, na następnej gali też cię zobaczymy już? Masz na przykład jakiegoś przeciwnika na oku? Nie wiem, bo jak wiemy na przykładzie tej gali, to może się zdarzyć nawet na 3 dni przed walką, więc na dzień dzisiejszy mnie tam nie ma. Ale jak widzicie, do ostatniej chwili może się wszystko zmienić. Czyli można na ciebie liczyć zawsze? Nie, no zawsze. Ja to jest jasne do tej roboty właściwie. No, jasne, że wolę być przygotowany, jak do mnie dzwonią, nie wiem, nawet dzień wcześniej, 10 godzin wcześniej, to pewnie też zakasam rękawy i tu jestem. Jasne. Ja ci bardzo dziękuję, życzę ci powodzenia. A, poczekaj, jeszcze jedno pytanie. Tak, czy ty spodziewałeś się, że Le Banner nie przyjedzie? Kurczę, z jednej strony się spodziewałem, ale chyba nie aż tak, że dopiero naprawdę na 2-3 dni przed się wykruszę. Jeśli miał się wycofać, to myślałem, że zrobi to trochę wcześniej, mając w tym wszystkim więcej taktu, a zachował się najbardziej bezczelnie, jak się tego dało. A według ciebie jest to, jak to powiedzieć ładnie, że czujesz zaszczyt, że zastępujesz takiego przeciwnika, bo jednak no, jest to prawdziwy sportowiec i ty cieszysz się, że akurat padło na ciebie, że to ciebie federacja wybrała? Ja, tak, ja w ogóle w 2012 roku miałem propozycję walki z Jeromem Le Bannerem, kiedy on był w dużo większym sztosie, dużo bardziej aktywnej karierze i wtedy on nie wziął walki ze mną, wziął do innego rywala. Więc powiedzmy sobie, ja tam za nim troszeczkę już podążam od jakiegoś czasu. Czy się czuję dumny, czy zaszczycony jakoś, że zastępuję jego miejsce? Jakoś niespecjalnie, nie wiem, gdzieś to wchodzi mi to do głowy, że jest za wielkiego Le Bannera. Nie, wchodzę do organizacji, wiem, kto jest moim rywalem, bardziej skupiam się na tym, z kim walczę, niż za kogo walczę. Czyli będziesz chciał, dążysz do tej jego walki, czy jednak czekasz, że może to on będzie chciał teraz walki z tobą? Nie, no podejrzewam, niech on w ogóle weźmie jakąkolwiek walkę, już nieważne z kim, tylko niech po prostu obieca na walkę, niech na nią przyjedzie. Jasne, to teraz ci bardzo dziękuję i życzę powodzenia. Jak tam? Nie było, to było bardzo stresująco? Nie. No, no dobrze, fajnie. No to luz, widzimy się po walce. Dobra,